teraz dosypało. Kurde, na standardowych ustawieniach będzie to chodzić. No, trochę ogień zmalał. Dobra, zamknę. Zobaczmy, jaki jest status. Czy to jest rozpalanie, czy już praca? Niby praca. No dobra. No powoli. 40. Trochę mało. Ale pachnie... pachnie takim spalonym chlebem. Skórko spalonego chleba. A po moim brykiecie, jak palę brykiet w tym piecu, to pachnie lasem. O, przeszło już na 47, bo było ustawione 37% na dmuchu. Teraz jest 47%. No i płomień idzie. Ciekawe, czy się uda rozpalić tym razem ładnie. No niby praca, a nie praca. Trzeba zajrzeć do palniczka. O kurde, się nie spala. Czyli jest jednak za mało powietrza jeszcze. Kurczę, jego jest tam pełno, jest zawalone. Tego palnika wygrzebałem z tego palnika. No bo kurde, by się nawet nie zapaliło. Ale tam jeszcze trochę zostało. Mi się wydaje, że jednak trzeba mieszać z peletem. Z rozpalaniem na pewno nie ma problemu, jak zwiększyłem nadmuch na 34. Tam mi pokazuje jeden, ale patrzcie tam, co się dzieje. Kurde, ostrości nie łapie. No ale się dzieje, nie? Widzicie? I ogólnie nawet tam syfu tak za bardzo nie ma w środku. Także z rozpalaniem nie ma problemu. Jeszcze jest rozpalanie, zaraz przejdzie w tryb pracy. No i niestety znów zdechło. Kurde. Ile ja tu spędzę godzin? Ogólnie to się pali. Ale widzę, że się bardziej przykleja. Palnik jest zawalony. Bardziej się przykleja do ściany. Zwiększyłem nawet minimalny nadmuch na 50% przy pracy. No to kurczę, to już nie ma takich ustawów, nie patrzcie. Widzicie? Owiec się nie spala do końca. On po prostu się nie dopala. 4 to 6 days later. Ale słuchajcie, zrobiłem podstawowy szkolny błąd. Nie zrobiłem testu paliwa. Słuchajcie, znalazłem informację, że to jest masa paliwa w teście, jak jest pelet. Było 900 gram. Tyle waży pelet przy tym teście. Podobno tutaj trzeba zwiększyć do 1500, bo faktycznie, że sypało tym owsem niemiłosiernie, że no kurde, zasypywało to po prostu. Zasypywało, czyli przy rozpalaniu tyle dymu było, że masakra. Więc zmieniam na 1500, ale z ciekawości, skoro już jestem w tym menu, to zrobię test podajnika. Zobaczę, ile waży pelet, a ile waży owiec. Znaczy pelet wiem, pelet 900 gram. Tak w zależności od peletu, to tak 900 do 1000, no nie? Tak w tych okolicach. No ale ile owiec waży? Dobra, czas rozpocząć test. Test podajnika. Tak jest. 6 minut. Ciekawe, ile wysypie tych gramów. I koniec. No, jest trochę w tym wiaderku. Mam tutaj wagę. Zaraz zobaczymy, ile. Kurde, 1056. 1056, teraz zaraz wiaderko wysypi. Ile wiaderko waży? To 60. Kurde. To jednak dobrze. Palet do owsu. To sama waga. Dawkę paliwa zwiększamy o 50% ze 100 na 150. Tak samo jak wydajność podajnika zwiększamy o 50%. Nadmuch rozpalania. Mam standardowo 24. Też trzeba zwiększyć o jakieś tam 5.
będzie 29. W ustawieniach kotła. Modulacja mocy i teraz tak. Maksymalna moc nadmuchu, ile ją ustawione? 41. Tutaj trzeba podobno zmniejszyć, co mi się wydawało głupotą, na 32. Średnia nadmuch 27. Tu trzeba podobno zwiększyć jej w okolicach 30. I minimalny nadmuch zwiększyć. Dobra. I to by było w sumie wszystko. I jeszcze kaloryczność paliwa. Ja miałem ustawione na palecie 5. Podobno można ustawić na 8, a nawet więcej. Dobra, ustawimy 8. Okej. Okay. No, daje ten dym, tak jak poprzednio. Najważniejsze, że się na pewno rozpali, bo wtedy się rozpaliło. Tylko ciekawe, jak będzie się palić, bo wtedy, no, gasło. O, usłyszałem buchnięcie. Tak, jest już ogień. No, idzie. Widzi płomień, czy nie? Czy znów problemy z płomieniem? Nie. Jest, widzi płomień. Nie jest źle. Dosypało. I tutaj wam pokażę. Płomień jest. Jest. Dobra. Niech popracuje chwilę. Zobaczę, czy te ustawienia są ok. Co? Mały ogień jest, ale nie podoba mi się to. Kurde, z paletem nigdy nie było problemów, a tutaj no, znów ognia nie widzi, tu dosypuje. No i ponownie to samo, czyli tu wygasa, tu się rozpala. Wiecie co? Powiem wam szczerze, co tu znów dym będzie szedł? No tak, tu dym, znów rozpalanie, znów kombinowanie, pewnie ustawień milion. Powiem wam tak szczerze, żeby ten owiec kosztował 500 zł, a pelet 3000, to by się opłacało, ale tak. Pelet już zaczyna kosztować 2000, a nawet trochę taniej. Owiec kosztuje 1200, a owsu trzeba 1,5 tony na tonę peletu, więc wychodzi 1800, no to jest granie warta świeczki. To co kupiłem, to po prostu wymieszam sobie z peletem i to się spali, ale po prostu samym owsem palenie, ja nie wiem, już tutaj kombinowałem, zmieniałem, siedzę tu i siedzę i to tak. Marne skutki, że tak powiem. Cały czas jest to samo. Jak z rozpalaniem nie ma problemów, ale z samym paleniem trochę pochodzi, coś tam wygaśnie, zmieniam dawki, a to wszystko ciągle tak samo. Także mieszam teraz owiec pół na pół z peletem i wtedy zobaczę, jak będzie się palił. W ogóle z powrotem wrzucę te ustawienia, tak jakie były na pelet. I zobacz, o, usłychać, że teraz się zaraz zacznie palić. No ale co z tego? Pochodzi 5-10 minut i później jakieś problemy się zaczynają. Rączko ładnie, aha, tylko żeby nie wsadzić tę śrubę, no nie? O kurde, z peletem jest dużo lepiej. Więcej peletu, mniej owsa.